ostatni dzień w Kairze i dotarłem do atrakcji, którą zostawiłem sobie na koniec z kilku powodów. Oczywiście powiem, że największą atrakcją, dla której przyjeżdżają tutaj ludzie, są piramidy w Gizie, które widać za mną. Odwlekałem trochę ten moment, żeby tutaj przyjechać z kilku względów, dlatego że tutaj był weekend, więc dużo ludzi zjeżdża do Gizy w weekend, żeby obejrzeć piramidy, ale też jakoś tak sobie ułożyłem ten plan, żeby zobaczyć sobie to wszystko, ten cały kompleks na koniec. Zwiedzam to miejsce zupełnie sam, w sensie nie mam tutaj, nie jestem na wycieczce. Chciałem pokazać, że jest to też możliwe, dużo osób o tym nie wie, ale jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy dostać się na przykład do stacji metra w Gizie, stacja Giza, i stamtąd dalej podjechać Uberem. Są też minibusy, ale jak one jeżdżą, to chyba trzeba być tylko z kimś, kto tutaj mieszka, żeby to zrozumieć. Pogoda wprawdzie dzisiaj nie dopisała do końca, ale za godzinę ma się tutaj rozchmurzyć i ma być trochę słońca, więc mam nadzieję, że trochę lepsze zdjęcia uda mi się nakręcić. Ja zaraz przejdę bliżej tych piramid i oczywiście Sfinksa, który tutaj jest, żeby wam z bliska pokazać, jak one wyglądają. Nieodłącznym widokiem tutaj są oczywiście psy, które błąkają się po całej terenie piramid, ale też po całej Kairze, jak strażnicy wszystkich miejsc tutaj. Piramidy można zwiedzać na różne sposoby, to znaczy można wykupić sobie różny pakiet biletowy. Ja zdecydowałem się tutaj na takie wejście na sam teren, bo i podejrzewam, że zajmie mi to i tak sporo czasu. Kompleks w Gizie to zestawienie trzech piramid, największa z nich Cheopsa, właśnie ta za mną, 147 metrów wysokości, i Chefrona 137 metrów. Sfinks ma jakieś 70 metrów długości, ma głowę faraona i tułów lwa. Domyślam się, że głowa została wybudowana, stworzona z jednego bloku skalnego, natomiast tutaj część jest obudowana tułów cegłami. Żeby umiejscowić w czasie budowę tej piramidy, ona powstała 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Właśnie Cheops to jest faraon. Była zbudowana jako grób faraona Cheopsa, stąd właśnie jej nazwa. A Sfinks, którego oglądaliśmy przed chwilą, znajduje się przy mniejszej z piramid. Jest kilka sposobów, żeby zwiedzić piramidy w Gizie. Pierwszy to jest po prostu przejście się tutaj po terenie, po tym całym kompleksie. Można to zrobić piechotą, albo można wynająć sobie tutaj kogoś, kto nas zawiezie. To są takie dorożki, można pojechać na koniu i można też przejechać się na wielbłądzie, jeżeli ktoś ma na to ochotę, ale widzę, że tutaj dzisiaj turyści jakoś nie bardzo są tym zainteresowani. Oczywiście znajdą się też chętni, domyślam się. Dodatkową opcją, która jest dodatkowo płatna, którą można sobie dokupić, to jest wejście do poszczególnych piramid, żeby zobaczyć, jak one wyglądają od środka. Właściwie to są tylko tunele, gdzie nie można robić zdjęć. To jest, nie wiem, czy do końca jest to takie warte zachodu, więc każdy musi to już rozważyć we własnym zakresie. I trzeci sposób to jest przyjście na show, które się tutaj odbywa wieczorem. To jest show laserowe. Ja ze względu na ograniczenia czasowe wybrałem opcję, żeby tutaj zwiedzić piramidy w Gizie z samego rana, jeszcze przed wycieczkami. Jest jeszcze grubo przed południem i tych wycieczek wciąż nie ma, więc myślę, że to był dobry pomysł. Można to oczywiście wszystkie piramidy zwiedzić indywidualnie, ten cały teren. Popularnym przeświadczeniem, nie bez powodu, jest oczywiście to, że tutaj każdy będzie namawiał na zakup różnych rzeczy, w szczególności przejażdżek na wielbłądzie i na koniu. I słyszałem takie historie nie tylko na blogach, ale też słyszałem wczoraj od kogoś taką historię, że tutaj strasznie
ludzie naciągają na te różne wycieczki. No nie wiem, pewnie trzeba wykazać się asertywnością sporą, żeby tego uniknąć, ale zauważyłem, że jeżeli się im odmówi, to po prostu dają spokój. Nie są jacyś bardzo natarczywi. Nie wiem, czy to jest tylko tutaj moje indywidualne spostrzeżenie, czy tak po prostu jest. Wystarczy, że po prostu powiedzieć tak, dzień dobry, cześć. I dziękuję bardzo, ale nie jestem zainteresowany i tyle. Oni nie widzę, żeby jakoś szczególnie naciskali, więc nie wiem w sumie do czego się skarżą ci ludzie. Może nie wiem, nie w odpowiedni sposób komunikują to, że chcą, że nie są tym zainteresowani, albo po prostu też w ogóle nie mają takiej wiedzy, jak się w takich miejscach robi, ale ja już byłem w Maroku i uważam, że tam jest znacznie gorzej pod tym względem, więc w ogóle mnie to, co tutaj się dzieje, w ogóle nie dziwi, chociaż byłem przygotowany na naprawdę straszne rzeczy i dlatego odkładałem też podróż do Egiptu tak długo, ale mam nadzieję, że nikogo to nie, jakby nie zniechęci, tak? Tak, to nagabywanie. Wiem, że jeżeli weźmie się przewodnika albo jest się z kimś, z jakimś Egipcjaninem, to tym bardziej nie powinno być żadnego problemu. Bo jeszcze nie dodawałem, że oczywiście piramidy w Gizie są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i też są uznawane za jeden z 7 cudów świata starożytnego. Jedyny cud, który przetrwał w prawie że w niezmienionej kształcie do dnia dzisiejszego. Wydawało mi się na początku, że nie zrobią zupełnie na mnie wrażenia te budowle, ale jednak jak się do nich podchodzi, po prostu jednak coś takiego jest, że powalają, mimo że są po takim nieco kiczowatym widoczkiem, które po prostu jest bardzo często pokazywane. Bardzo często tutaj ludzie przyjeżdżają tylko na jeden dzień, na przykład z resortów nad Morzem Czerwonym, żeby tutaj zobaczyć te piramidy, ale naprawdę chyba moim zdaniem warto poświęcić czas na tę atrakcję, choćby 2 godziny wystarczą na to, żeby się tutaj przejść. Sporo osób pyta, czy można wspinać się po piramidach, ale wyraźny jest zakaz zrobienia tego, ale mimo tego zakazu tak widziałem, że ktoś próbuje jednak się tam wspinać. Ogromne wrażenie tutaj w Kairze robi dzielnica koptyjska. Koptowie to chrześcijanie, którzy mieszkają w Egipcie, a też przecież zanim ten kraj się stał stricte muzułmański, tu większość to też byli chrześcijanie. Tutaj powstawały właśnie też pierwsze chrześcijańskie kościoły, które zresztą dzisiaj tutaj istnieją. 2 szczególnie są interesujące. Kościół wiszący, który jest bardzo charakterystyczny, dlatego że wydaje się, jakby był zawieszony w powietrzu. Prowadzą tylko do niego po prostu schody, a wygląda tak, jakby był zawieszony gdzieś na niebie. 2 kościół, który ma szczególny jakby charakter religijny, to kościół Sergiusza i Bachusa. To byli 2 męczennicy, 2 żołnierze rzymscy, którzy zostali jako pierwsi tacy męczennicy chrześcijańscy. Ten kościół stanął w miejscu, gdzie ponoć zatrzymywała się Święta Rodzina, czyli Maria z Józefem i Jezusem, kiedy uciekali przed pogromami. Co ciekawe, nie wszyscy mogą wejść do tej dzielnicy, bo o ile takie osoby jak ja, o powiedzmy europejskich rysach, bez problemu tutaj wejdą, to widziałem, że osoby, powiedzmy, które wyglądają na Egipcjan, muszą się albo wylegitymować, pokazują dowód osobisty, a inne osoby pokazują przedramię. Wydaje mi się, że czytałem o tym, że Koptowie mają wytatuowane na przedramieniu znak krzyża, więc może jest to taki dowód, żeby tutaj spokojnie sobie wejść. Także nie wszyscy tutaj wchodzą, szczególnie, że ta dzielnica jest dosyć taka chroniona przez policję. Może nie już same kościoły bezpośrednio, ale dużo tutaj jest i na zewnątrz. I prawdopodobnie nie można robić tutaj tak po prostu swobodnie sobie zdjęcia. Jestem na terenie muzeum. To, że ten teren, na którym teraz jesteśmy, to jest teren Muzeum Koptyjskiego. Jest bardzo dużo rzeczy do obejrzenia, podobnie jak we wszystkich miejscach w Kairze. Natomiast jest to dosyć ciekawe też temat, kiedyś na Kamadi mnie interesował, więc można sobie tutaj nieco więcej się dowiedzieć na ten temat. Ta dzielnica stoi na
pozostałościach dawnej fortecy Babilon. Nie ma ona nic wspólnego z tą z Iraku, ale nazwa jest taka sama. Wszędzie są tu koty i psy błąkające się po ulicach. To jest wieża, pozostałości po wieży. Dzisiaj w Kairze spotkałem Andrzeja, który podróżuje przez Afrykę i z Kairu ma zamiar dotrzeć do Kapsztadu na rowerze. Andrzej jest tutaj ze mną. Witam. Moja podróż się zaczęła w maju. Pojechałem, moja idea jest, żeby maksymalnie na północ, na Nordkap do Norwegii i teraz zmierzam maksymalnie na dół do Cape Town koło Kapsztadu. Ale jak możesz na takim rowerze wszystko, jak podróżujesz? Co tu, co tam masz? Podróżniczy rower, akurat wszystko zostawiłem w hotelu. Mam tylko pojemnik na aparat fotograficzny. Tu mam z przodu dwie sakwy, z tyłu mam trzy sakwy. Na rowerze poza living roomem mam wszystko. Mam sypialnię, mam kuchnię. Także nocuję jak tylko jest możliwość, a 99% była możliwości, to nocuję w lesie albo gdziekolwiek, gdzie jest taka możliwość. Ja myślę, że potrwa moja podróż pod warunkiem, bo ja już starszy pan jestem, myślę, że jeszcze potrwa około roku. Tutaj cytadela położona na wzgórzu, jak oczywiście, jak to cytadela ma w swojej naturze, ale chodzi o to, że piękne widoki roztaczają się na stary Kair, właśnie z tej części miasta, a oprócz tego są tutaj piękne budynki. Muzeów sobie może już w Kairze teraz daruję, bo już nie będę każdego muzeum tutaj odwiedzać, ale wydaje mi się, że warto tutaj przyjechać z kilku powodów, dlatego że między innymi jest tutaj piękny meczet, który został wybudowany dla Muhammada Aliego. Oczywiście zobaczymy sobie, spojrzymy zaraz na też na piękne widoki, które rozpościerają się tutaj z cytadeli i przejdziemy się po tym terenie. A cytadela pochodzi z XII wieku. Najsłynniejszym z kolei władcą rządzącym w tym miejscu był wspomniany przeze mnie Muhammad Ali. Jest taka ciekawa związana z nim historia, że tutaj sprowadzał on wrogów. Najpierw urządzał im wielkie biesiady i zabawę, po czym zamykał ich tutaj w jednych z wąskich korytarzy. Tylko po to, żeby ich uwięzić i ostatecznie zgładzić. Miejsce na planie zwiedzania, całkiem niedaleko cytadeli, jest to kompleks, dawniej madrasa, później chyba meczet sułtana Hasana, pochodzi z XIV wieku. Ten kompleks to teraz dwa budynki, w tym jeden to właśnie ten najważniejszy wielki meczet, który trochę przypomina te mieszczące się w Iranie, oprócz tego, że nie są tak bogato dekorowane i są znacznie, znacznie większe. Naprawdę tutaj ten meczet robi ogromne wrażenie. A co ciekawa informacja jest taka, że został on zbudowany z tych samych materiałów, z których budowano piramidy w Gizie, więc wielką piramidę, chyba jedną tylko. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Robi ogromne wrażenie ten meczet, naprawdę. To już wszystko, jeżeli chodzi o Kair. Mam nadzieję, że udało Wam się przynajmniej złapać troszeczkę klimat tego miasta. Jakieś pytania to koniecznie zamieście w komentarzach poniżej. A jeżeli spodobał Wam się ten film, koniecznie dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia z kolejnego miasta Egiptu już niedługo.